Telewizja w Polsce.pl na wszystkich najważniejszych wydarzeniach. Drodzy Państwo, tym razem jesteśmy na 29. Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój. Tutaj ważne tematy, ważne dyskusje na temat między innymi cyberbezpieczeństwa. Te zagrożenia płyną do nas nie tylko z Rosji. Czy Europa jest w stanie się zabezpieczyć przed cyberatakami? Jak jesteśmy w stanie się przed tym chronić? Rozmawiamy na ten temat, drodzy Państwo, z Krzysztofem Silickim, zastępcą dyrektora NASK, Państwowego Instytutu Badawczego do spraw właśnie cyberbezpieczeństwa i innowacji. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry. Skąd płyną te zagrożenia dzisiaj głównie? Czy to jest tylko Rosja? Bo to jest taki bardzo medialny, prawda, temat. Na pewno też nasi widzowie słyszeli o tych atakach, także o tej wojnie hybrydowej, z jaką mamy do czynienia. To się dzieje głównie w sieci. Czy rzeczywiście tylko Rosja nam zagraża? Czy to jest główny kierunek? Cyberbezpieczeństwo to jest globalny problem i my jako NASK, pełniąc rolę, ważną rolę w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zajmujemy się między innymi właśnie reagowaniem na zagrożenia cyberbezpieczeństwa i widzimy, że jest wiele postaci tych zagrożeń cyberbezpieczeństwa, bo są takie technologiczne, znane od lat, wirusy, phishing, ransomware i zagrożenia związane, coraz bardziej nas dotykające jako użytkowników sieci, związane z szerzącą się dezinformacją. Więc to aktorzy, którzy powodują, że znikają z kont bankowych pieniądze, czy stają się ofiarą spamu jakiegoś, mogą być różni. Te motywacje też mogą być różne, bo to mogą być motywacje ekonomiczne, polityczne, różnorakie. Generalnie chodzi o to, żeby wykrywać to jak najszybciej, czyli my prowadząc CERT poziomu krajowego staramy się mieć obraz sytuacyjny cyberprzestrzeni w Polsce we współpracy z innymi ważnymi ośrodkami krajowymi, żeby móc ostrzegać o tychże zagrożeniach. I tak jak powiedziałem, one mogą mieć wymiar taki, że celem są po prostu nasze portfele przy transakcjach elektronicznych, ale to mogą być ataki na infrastrukturę krytyczną. I znowu, to co jest takim trochę leitmotivem i tutaj w Krynicy i też z naszego punktu widzenia, dezinformacja. My wydajemy taki raport, który 24 września ujrzy światło dzienne, gdzie staramy się opisać, też zapraszając różne ważne ośrodki do współpracy przy tworzeniu takiego opracowania, staramy się opisać to zjawisko z różnych punktów widzenia, z punktu widzenia zagrożeń dla gospodarki, dla społeczeństwa, ale też zagrożenia politycznego. W szczególności przed wyborami zawsze wzrasta ten poziom zagrożeń. A no właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek, który pan, panie dyrektorze, poruszył, bo są pomysły różnych partii. No, nie będziemy tu teraz mówić, oskarżać polityków, czy mówić właśnie w tym kontekście politycznym, ale są pomysły, żeby bardziej upowszechnić, wprowadzić w Polsce e-wybory. Czy to jest na ten moment bezpieczne przy tych zabezpieczeniach, jakie znamy, jakie mamy? Wybory elektroniczne stosowane są w wielu krajach i rzeczywiście tutaj odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, dlatego że to zależy od tego systemu teleinformatycznego, który od jego odporności na ataki. Także. Ale czy zna pan takie systemy, które, czy zabezpieczenia, które mogłyby posłużyć nas? Oczywiście, że są. Stuprocentowo nas zabezpieczyć. No, znam zabezpieczenia i są na to metody, natomiast nigdy nie mówimy o stuprocentowej pewności. To jest właśnie ważne w cyberbezpieczeństwie, żeby nie mylić dwóch rzeczy. Tego poziomu zagrożeń i związanego z tym ryzyka, jakie ponosimy, bo ono zawsze będzie i tej stuprocentowej pewności, że nic się nie wydarzy. No niestety kluczowe tu jest właśnie pojęcie analizy ryzyka i za każdym razem to jest tak, że minimalizuje się to ryzyko do poziomu jakiegoś, prawda, kilkuprocentowego.
ale nikt rozsądny nie da gwarancji, że nie można tego zakłócić, że nie można tego systemu zablokować, prawda, przynajmniej na jakiś czas. Czyli więc na tę chwilę nie poleca pan takiego rozwiązania? To jest tak, że myślę, że przyszłość pokaże, bo doświadczenia z innych krajów pokazują, że to się udaje, ale czasami ktoś robi krok wstecz i mówi, nie, widzę, że poziom zagrożeń wzrasta, nie decydujemy się na to. Więc to jest trudne, to jest taki balans pomiędzy tym, co jesteśmy w stanie osiągnąć, ta korzyść w postaci łatwego no, użytkowania takiego systemu, z jednak pewnym zagrożeniem, które zawsze będzie istniało. Mówiliśmy także w kontekście politycznym o tym, że te ataki w cyberprzestrzeni właśnie mają takie różne podłoże. Pan wymienił też to polityczne podłoże. I mówiliśmy o tych narzędziach, które cały czas są dopracowywane, sprawdzane. Też poszukujemy tych rozwiązań, jak rozumiem, które by nas zabezpieczyły przed tymi atakami w sieci, bo no, rzeczywiście to może wpływać także na odbiór rzeczywistości, jeżeli mowa o tych atakach politycznych. Tak, to prawda. Ważne jest, żeby te zjawiska widzieć na wielu poziomach, tym technologicznym. My najbardziej tym poziomem się zajmujemy, ale poziom takich tworzenia ram prawnych jest bardzo ważny, czyli na przykład ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która rok temu weszła, stanowi podstawę do tego, żeby systemowo podchodzić do zagadnienia. I też jest taka warstwa strategicznej komunikacji, czyli w pewnych sytuacjach istotne jest, żeby albo wyprzedzająco, albo post factum odpowiednie ośrodki umocowane w kraju na najwyższym poziomie informowały o lub prostowały jakieś dezinformacje, czyli technologia, ten policy level, ale też ta warstwa informacyjno-polityczna jest bardzo ważna. Czy rzeczywiście politycy są w stanie zwalczyć to, co się dzieje? Bo mowa jest choćby w ostatnim czasie o zwalczaniu ustawowym hejtu de facto w sieci, czy też walka z fake newsami. To nie tylko w Polsce, ale Stany Zjednoczone, Donald Trump też mówi, będziemy walczyli z fake newsami. Jak pan sądzi, w internecie, czy jest to możliwe? Nawet jest to wykonywane, tak? To przeciwdziałanie dezinformacji to jest właśnie jeden z tych celów także i naszych działań. Do tego jest potrzebne kilka bardzo istotnych rzeczy, żeby to się zadziało, bo trzeba rozumieć zjawisko. Zwykle jeśli mamy zalew dezinformacji, to łączy się z jakąś kampanią dezinformacyjną, która wykorzystuje pewne narzędzia typu sieci automatów, które to powodują. I teraz to są często kampanie służb obcych krajów? No to często jest tak, że wynajęcie takiej sieci botów to jest tak już niewielki koszt, że w zasadzie może to zrobić każdy. I to jest problem. I trzeba z tym skutecznie walczyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK, Państwowy Instytut Badawczy, właśnie do spraw cyberbezpieczeństwa i innowacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne rozmowy z Krynicy jeszcze przed nami.